Siemano, z tej strony znów Mirek Niemoralny z naszego pięknego, którego ja ratuję, bo mój kolega, przyjaciel Piotr poszedł na weekend majówy, na miesiąc miodowy ze swoją MJ Watson, a to mi zostało zwalczyć zło w New York Bydgoszcz. I niestety muszę powiedzieć, że to może być ostatni odcinek z Mirka Niemoralnego, bo jak patrzę na szczególną emisję, więc tak, jeszcze tak przed tym moim wyjazdem to jeszcze skończę tę serię, więc no, a potem mam nową gierkę, która jest za friką, nagramy to, więc zaczynamy z Mireczkiem Niemoralnym po raz szósty na moim kanale. No, mi już ten Mirek nie ma sobie, no właśnie taki mam cię strój, bo zrobiłem wszystkie te, mam pokazać wszystko. Zrobiłem wszystkie te questy, które były. Lepiej wrócę. Mapę już zrobiłem wszystkie, tu jest prawie full, to zostało mi tylko to wyzwanie walki, że zresztą muszę robić dzisiaj dwie te walki, żeby to było oczyszczone. Potem muszę zrobić to i najgorsze składanie, co ja nie wiem, czy mi się uda to składanie zrobić, a to. No i potem sobie tylko to i to i sobie koniec, nie? I zobaczymy, jaki mamy strój, wybiłem wszystko, wbiłem i zobaczymy, jaki można sobie kupić taki. Na pewno epicki strój będzie na końcu, nie taki, na końcu to będzie taki strój na pewno. W końcu na pewno ten strój będzie, to na pewno. Custom Broken Visions. No, bo ten jest assassin. No, zagramy sobie tym. Epickim Mirkiem, 58 części, to kupcy tego. Prędkość jad. Im mniejszy pewien zdrowia, tym szybszy moc jad. Okej, dobrze. Let's go, dobra. Zły mogę kogoś kupić? Nie, muszę ukończyć. Ukończone. Dobra. Lecimy! Szukania Nuformu. Polecę do teatru. Już w końcu doczekałeś się, Mirek, bo w końcu możesz weźmie jak robiłem tę kwestię. Jeśli uda mi się ustalić, co Finn planuje zrobić z Nuformem i jeszcze go jej odebrać, to będzie dobry dzień. Bo odbierasz to w końcu. Miałeś rację, Ganki. Mamy tureczkę. Underground jest wszędzie. Mało to undergroundowe. Popracuj nad tym. Jest pod napięciem. No, dokładnie. Nie małym. Kostium mówi, że to było 300 kilojuli. Dla ciebie to tylko au? Dobrodziejstwa bioelektryczności. No widzisz. Energia nie może pochodzić tylko stąd. Ile ich to? Źródło energii? Kilka. Pewnie te kable mnie doprowadzą. Oj. Bariera pod napięciem to cud techniki. Może zrobili się nerwowi po tym, jak ktoś dostał się do Fisk Tower. Ciekawe kto? No ciekawe, ja nie znam takiej osoby, kto by mógł do Fisk Tower. Ja takiej osoby nie znam. A wy znacie? Nie kojarzę takiej osoby. Niewinnie. No dokładnie. Zamknąłem Fisk Tower! Zamknę i to miejsce! Trzeba być szybszy. Mamy turkę. Dobra, rozładowany. Fajne uczucie. Teraz reszta. Mamy troszeczkę. A tu zapominam, że w tym, że Mirku mam Invidianus, nie zapomniał o tym. No dokładnie, dobra, let's go. Okej. Okay. Ale żeby naprawdę w taki, żeby w New York Bydgoszcz były
żeby w New York Bydgoszcz były takie problemy, że ja muszę sam robić i nabrać elektryczność. Rozumiem, że Bydgoszcz ma bardzo słabą aglomerację elektrycznościową, ale żeby tak od razu, żeby ze mnie, tak od razu. Nie, poprzedza mnie. No to będą sorty na. Sorta na dwa odcinki się nam zacięci, bo ty byś tutaj chciał robić. Nie zbliżaj się do tego, Spider-Manie! A, zbliżaj się, spokojnie. Teraz rozładować ten generator. No i oczywiście ja muszę wodę z likwidatów w Bydgoszczy, bo bydgoszczańskie władze nie potrafią tego zrobić. Jadą mu zrobić, nie? No cóż, takie życie w Bydgoszczach już. No i mamy shortsa, więc godnie. Nie, to też mamy, że mnie Mirek niemoralny, znaczy elektryk Mirek niemoralny rozładowuje generatory. Swoją na przykład mam mocą, coś takiego będzie. Nie, ale Pinkerer chciała odwrócić uwagę od ataku na ciężarówkę Robsa. Nic, no ciężarówka była pełna. Kurna, co to było? Twoja babcia to była. Nigdy nie byliśmy tak silni. Szykujcie broń! Spider-Man tu jest! Nieprawda. Tak, podejście tu. Teraz wyglądasz tak niewinnie. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo! Nie będziecie zabijać Mirka w mędry. No, ale spadę sobie. No, ty grzeszniku, ty. No, dokładnie. No, ja turkę. Jeden. Jest Mirek niemoralny. Ale jak Mirek niemoralny wyłącza generator z filmu. Myślę, że Mirek ma lepsze kryzys niż ten. Leży jak kłoda. Leży jak babcie po porocie. Boisz się Spider-Mana w domu? Tego i tego. Jeszcze zanim było na górę. Liczy się tylko teraz. Ej, szukajcie Spider-Mana! No widzisz.
O, tutaj są, jak to szybko mija. Już po undergroundzie, a zaraz będzie po generatorze. Dokładnie tak. I metryczkę. Let's go! Mamy to. Udało się. Bariera wyłączona. I gotowa do rozwalenia. Okłaniemy rękę, elektryk. No. Mijak nie ma. Elektryk mijak niemoralny wyłącza barier. Wyłącza generator, by niszczy barierę. Czekaj, to tu. Jep! No, była droga do głównej sali. To było godne wejście Spidermana. Może są jakieś schody, albo winda. Na przykład ta, jeśli ją podniosę. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, Finn, kim jesteś? Hej, Finn. Dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem, który chce cię powstrzymać. Idealnie. Okej, trzeba to będzie dopracować. Idealnie. Wielki opancerzony silos, nieźle. To ktoś mi zaraz wyskoczy, albo ta finia, finia pójdzie sam bo... Zbadaj. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Ta. Finn ma tu niezłą bazę Super Łotra. Ja wolę, co tu na jest. Ten. Widzisz ten ogromny opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. A w życiu. Myślisz, że jest w nim Nuform? Mam takie przeczucie. Od tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Znowu chyba elektryka. O Jezus, no czekaj. To jest bardzo skomplikowane. Tak chyba nie działa to. Nie. Wynalazek Ricka. Krieger nie rozumie Nuformu na tyle, by stworzyć go więcej, ale Finn tak. Rozpisała jego reaktywność. Tutaj jest generator, a. To jego. Czas zasilić resztę. Tak trzeba zrobić, dobra. To czemu mam powiedzieć Finn, że jestem Spidermanem? Przecież mogłaby zareagować źle. Co reaguje? Nie róbmy tego. Za, to twoja najlepsza przyjaciółka. Była. Przeciw, to Tinkerer. Za, łatwiej jej to wyjaśnić, niż odstawić przed nią szopkę. Przeciw, drugi Spiderman wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. To prawda. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie, z kim walczy, przemyśli sobie... Nie ma ciura, zrozumiem. Może masz rację. Nie rozumiem, jakby to jest... Ta płyta się rozpada. Która płyta? Aha. To jest nagadki wyższego sortu. Tak. Droga wolna dla generatora. Aha, coś tu. Są dwa. Oby zadziałało. Co może pójść nie tak? Powiedział kozak na odległość. Czy kozak to panie, tak. Nie połączę tego bezpośrednio. Finn tworzy... nową maskę? Tarczę?
Jak tylko znajduje sposób na coś z jej sprzętu, wymyśla coś nowego. No widzisz. Ja to muszę połączyć. Okej. Okay. Trzy z głowy. Jeszcze jeden. Jeszcze gdzieś jeden trzeba, a gdzieś tu on jest. A gdzieś tu, no jest. No to jednak bym okej, nie jestem jeszcze dwa odcinki oprócz tego. A zobacz. Chyba mi to zarobi się. Ja się narzekam, bo ja chcę więcej mieć tego cara, myślałem, że ja chcę dobić. Nie ma. Mógłbym powęszyć. O, to myślisz, że jeszcze cię. Przykro mi płyto. A, nie. Nie masz. Finn tworzy przeciwko mnie nową broń. I kazała reszcie undergroundu mnie znaleźć. Z wałka? Gdzie mam cię, żeby się... What? Tu? O. Nie obiecująco. Muszę sprawdzić swój komputer Finn. Zadziałało. Ono widzisz, jak zajebiście. Dobra, co kombinujesz, Finn? Finn ładuje energię w swój nuform. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To... Co? Ona chce wysadzić GM-Wiedę? Nie GM-Wiedę. Roxxon Plaza. Zaraz, co? To jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Mi z broni. Zabieram Nuform. Uchranim. Ale tu zaraz to tu się pojawi, jak jest. No dalej! Nie! No, nie, i Tinker leci wybrał. Muszę rozkręcić. Jak się zastanowiło? A następnie zdobyć Nuform. Oho, no widzisz. Tak teoretycznie. Co jeśli Finn ma rację? To najlepszy sposób na walkę z Roxxon. Finn nie planuje wybić jakimś szyłem. Chce wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Masz rację. Zabierzmy stąd ten Nuform. Ale niski śnieg jest. Uważaj na pająki. Ludzie, uwaga! Coś z nami zaraz! Nic nie, nikt, to nikt nie zadał z tobą. A w życiu. Ktoś jest ranny, przykurkę broń! Co to było? Twoja babcia to była, przyszła po ciebie. Nic nie wypatrujecie, bo ty deadly właśnie. Po tobie. Co to było? Komenda przyszła. Ze zwiedzinami. Czas nas jest. Fajna miejscuwa! Macie tu jakiegoś upiora? Na się biorę spokojnie, undergroundy. Za czasu! Tylko pewna czas teraz, paraż, do was dojdę! Do was do permu, dojdę się! Tylko kwestia czasu, spokojnie. Gdzie jest, żyje ty? Zabijemy! Nawet co to jest? O nie, to jest jakiś gość stan. Oj. Co to jest? Co to jest? Dobrze, tak trzymaj.
Podoba mi się 3, to ja jadę. Let's go. Okej, to teraz nu form. Okej, spoko. O nie! Tinkerer? Tak, Tinkerer. Nie pozwolę na to! Będzie walka z nią? No way! No nie, jeszcze nie ten moment. To będzie walka z... Nie! Nie gadę, że to będzie walka z nią. Serio? To będzie walka z nią teraz? W tym odcinku to o to jest Sinister jest? To walka z Tinkererem, co nie? Chcę tylko pogadać! Chyba nie? Tinkerer! Stój! Żebyś tu pobierasz mój nufor? Chyba oszalałem! A przy tak, proszę mi oddać ten nufor. Hej Ganki! Wpadłem na Finn! Co się dzieje? Zabrała nufor! Właśnie gonię ją po Manhattanie! O kurde! A wiesz jak ją zatrzymać? Nie. Złapię ją. Potem... odezwę się później. Potem... odezwę się jak będziemy dzieci, a ja tu tak. No, ruchy, ruchy, ruchy! Wpadaj! Nie dziś! To sprawa między mną a Roxą! Ale to jest moje miasto, ja jestem Spikey Wikey. Ja obronię to. To paliwo. A to na mnie, nie ważne. A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak kleić? A może lubię się tak kleić? No to się dalej ściga się. Ale to chyba nie będzie walka z nią. Raczej. Sytuacja jest ciężka. No panie, dziewczyna ucieka ze ślubu, co nie? Goni dziewczynę, to ucieka ze ślubu. Omijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Dziewczyna, która czeka ze ślubu. Powiesz prawdę? Tak. Jak tylko ją złapię. Jesteś nienormalny. Muszę ci coś powiedzieć. Zakochałem się w tobie! Odzwyczaj się na wejrzenie! Chcesz to usłyszeć! Na serio! Też... Podaj stąd, Spider-Manie! Uo! O, widzisz, no, znowu zepsułeś. Oby statek był cały. Tinkerer ucieka, nie wyszłem, to cóż. Ja pierdolę. Ale to raczej nie jest z nią walka. To jest na razie gonienie dziewczyny, która ucieka ze ślubu. No moje, czułem się jak w jakiejś Matrix, ale nie dałem muzyki, bo to są pałtosy stare. Wow! Co jest? No way! No way! Deadpool. Oh! No. To jest walka z Tinkererem, co nie? Daj mi jeden powód, żeby cię nie zabić. Moja mama by się zmartwiła. Myers? O, widzisz! No! Możemy... Ty! Natasza, wstać! No właśnie, straciłeś szansę i na bycie dziewczyną. A cóż. Mogło... pójść lepiej. Sięgaj Tinker przez miasto. Chyba złamała mi żebro. No cóż. Ej, jeszcze masz kilka. Wow! Hej,
Jak poszło z Finn? Kiepsko. Wciąż jesteś u mnie? Nie, już u siebie. Rodzice wracają w przyszłym tygodniu, więc sprzątam. Ale mogę wpaść. Nie, spoko. Odezwę się. Okej. Okay. Co teraz? Nie mam pojęcia, co teraz. Hej, wujku. O, wujek Aaron, no to... To będą ostatnie te... Ostatnie te... Misje. Potrzebuję porady. W jakiej kwestii? W każdej! Jesteś wolny? Mogę być. Daj mi chwilę, niedługo zadzwonię. Dzięki. Do zobaczenia. Nie, to jest co za misja. Bo potem... Bo potem będzie to i ja mogę walczyć z wujkiem Aaronem, albo to dać w kolejnym odcinku. Tu zrobiłem 100 skrytki antygrantu mi to po prostu nie poważne. 100% to jeszcze muszę zrobić. Było full. Tu muszę szkolenie Spidermana zrobić, skrytki antygrantu. Kryjówki. Pojęcia, gdzie są Finn i... Wait, to ja tu mam prawie wszystko na 100%! Ej, to ja zrobię wszystko na 100%, co jest jeszcze jest. Tu jest 50% zablokowane. Co? Spider-Man... Dobra. Form. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. Dobra. Przecież właśnie wszystko zrobiłem, nic. No i teraz sobie zrobić. Spotkanie wygadzić w jednym odcinku i jeszcze walka z tamtym w odcinku. Może tak robimy, co? Spider-Man ściga złośliwce przez miasto. Straty materialne idą w miliony. Wciąż liczymy na to... fabrykach Rhino i zniszczonym moście. Trafrog z rozwałką, pochowaj w drogą zasady do trzech razy sztuka próbuje swoich sił z Tinkerer. Powinni się spotkać, najlepiej w więzieniu, żeby na osobności wyjaśnić sobie sporne kwestie. No wiadomo, znaczyli się. I to gdzieś daleko od Nowego Jorku. A nie ma Bydgoszcz, dokładnie. Jersey, bardziej widziałbym ich chorego jest nawet na Alasce. A nie gdzie jest. Wtedy spędzić w domu chociaż jedną spokojną noc oglądając wielkie wakandyjskie potyczki kulinarne i nie musiałbym martwić się tym, że ktoś właśnie niszczy schody przeciwpożarowe. O cóż, przezwałem cię, no cóż. To się wychodzi mi to. Nie mam schodzić, co jest? Okej. No dokładnie. Jesteś mniejszy niż tamte! No widzisz. Mniejszy, ale wariat. Mały, ale wariat. Dlatego na czerwonym się staje. No dokładnie, dobra. Serdecznie zrobimy sobie to, ja zakończony odcinek. Ten odcinek skończymy. Spotkamy się z wujkiem Aaronem, zrobimy kolejną. Cześć Danika, jestem w kryjówce undergroundu w Upper East Side. Super! Szukaj zagłuszacza, a ja spróbuję się dowiedzieć, co tam kombinuje Underground. Chyba... Hej!
A to drugie robię chyba. Potrzebujemy więcej ludzi! Dlatego zawsze jest ich więcej ode mnie! B. Tybe, nie mam tego. Hej, Spider-Manie. Połączyłam ten adres z kilkoma konkretnymi zapytaniami. Kiedy była to kryjówka Tombstone'a? Wow! Powiedz mi więcej! Underground i Edwin Tombstone'a zrobili razem parę akcji. Zabójstw i różnych kradzież. Później te pożarki, bo ktoś z Undergroundu zawsze proszę. Underground. Teraz jest inaczej! Tak, a Tombstone siedzi w więzieniu, więc bez problemu przejęli jego kryjówkę. Jesteś słuchaj, tak trochę poza tematem. Masz kogoś od muzyki? No wiesz, do czołówki? Ach, przez jakieś pół minuty spotykałam się z facetem, który był na tyle miły, że nagrał mi ten mój krótki motyw. O, jakbyś potrzebowała kogoś, kto fajnie miksuje, to ten sam... To zgłoś się do mnie. Cudowna wiadomość, bo ja kompletnie nie mam słuchu. Ja nic nie zrobię, ani sech. Nie, to jest zdetne. Dobra. Czego pokazałem questa XZ? Dobra. Teraz muszę znaleźć i wyłączyć zagłuszacz. Ktoś nie wyszło mi zrobić zadego. No cóż. Jeszcze muszę tą krówkę Adegan znaleźć. Tu. Za kością się schowała. Dobra. Trzeba otworzyć tę skrzynkę. Let's go, dobra. No tu jest linia, dobra, czekaj. Tu jest zagłuszacz, dobra. Jak tam wejść teraz? Dobra, no to pójdziemy. Powinno pójść gładko. Gdzie mam tą wę, a tu? Boże, nie widziałem. No i proszę. Jest zagłuszacz. Zagłuszacz termalny. Po walkach z Tombstone'em. Sentymentalnie.
Manekiny się przemieściły? Tak. No way. Uczy tego sprintu rzucić wroga. No, teraz już się tu nie ukryją. Okej, daję cynk policji. Super, będę mieć gorący temat o współpracy Undergroundu z Tuxą. Lepiej stąd pójdę, zanim zjawią się gliny i oblepią wszystko taśmą. Masz czynsz. Ej, chłopcze, spotkajmy się w dokach kreskich. Już idę! Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy centrum naukowym albo kościele Trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć. No widzisz. No z tego są baby, otóż. No ja wiem, ja wam powiem wam tak, że najprawdopodobniej dostaniemy się moi drugi. Bo spotkamy się z dwójkiem i wiem, że potem jest koniec, potem jest walka z Finn. No. Nie wiem. Bo jak patrzyłem, to że została ta ostatnia misja została. I tak nie jest aż taki długi. Spotkaj się w pełni z GL. Główna mi się doba, pójdziemy tam. Nie będzie. Pójdziemy tam i w kostce się będzie koniec tej serii. No idziemy tam, dobra. Robimy to i. Robimy to ostatni. Mam pan chyba z dwójkiem, ale. Ja nie wiem, czy nie będzie jakichś innych. Dobra, idziemy tam do dwójka, bo tam jest trochę pogadania. Zresztą nie wiem, czy nie jest walka z tym. Bo zobaczymy to. Bo... Roxon, Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Wyluzuj, Miles. Jesteś super bohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło? Nie. A, to było znaleźliśmy dom. Najważniejsza rzecz. Trzymaj. Mały projekt twojego taty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat. Były już rymy i w ogóle. Czy było nowe znajdźki? O tym nie słyszałem. Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery, a kiedy się między nami popsuło... Ale możesz dokończyć za nas. No i zapomnisz o robocie. Okej. To co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. Pozwolę sobie pod strój, co nie zajebiście. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie. Bawiłem się w takie rzeczy, kiedy nie było cię jeszcze na świecie. Dobra. Nie myślę o Finn. Skupiam się i zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Coś nie jest tak koniec, mi się wydaje. Na szczęście. Teraz spróbuj znaleźć oryginalny dźwięk i nagrać próbkę. Spróbuj przysunąć się bliżej. Dobry dźwięk, ale stłumiony. Spróbuj się lepiej ustawić. Bardzo się oddalam. Co ja nie wiem, co mi się. Wierzę wokół.
trochę oddalić, bo będą zniekształcenia. Ale to nie to. Szukaj dalej. Ja pierdolę. Musisz być trochę bliżej, by uniknąć zakłóceń. Drzwi? No ue, nie o co tu chodzi. Lepiej zawrócę. Ja nie wiem, o co chodzi, syn. O co zaczynasz? Twój tata mnie tego nauczył. Wokół... No, ale ja nie wiem, które nawet. Jak jest fuj. Jaki głupie. Ale nie tego szukamy. To co szukasz, no? Nie tędy! Ja pie... Ale głupie! Ja to muszę robić, nie? Tutaj jest! Tu nie mogę tutaj się do... niczego nie znajdę. Sampler? Nie wiem, o co chodzi, kurwa, ma się. Jest głupie! To jest głupie! Moim zdaniem najbardziej wyróżnia się dzwonienie. Rozejrzyj się za czymś podobnym. Dzwonienie? No czy jakie dzwonienie znowu? Tam jest. Powinienem zawrócić. Ale głupie. I to już ma 40 minut ten film, ale głupie. No Jezu, no o co chodzi z tym kurwa? Lepiej zawrócę. Jakie głupie to jest! Tak, trzymaj. Ale głupie. Ja walę. Hej przyjaciele, to kolejna część mojej serii Underground Obnażony. Kolejne 10. Dźwięki są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. No way. Ekstra! Czy to się nie koniec? Nie teraz. Hej! Masz coś dobrego? Ta. Cudowna dynamika. Widzisz? Staruszek wciąż zna się na rzeczy. Okej. I miałeś rację. Od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finn. Spotkam się. Czy to się nie koniec serii? Zarąbiście. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowę zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Czy ktoś zgłosić nic nie będzie? Mówiłeś, bo się nie porwaj, mówię, że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. I am free. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni, zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Dobra. Kościół Trójcy.
pamiętaj. Tinker jest twoja, ale zostaw chłopaka. Okej. Okay. Czyli to będzie albo ostatnia misja, albo jeszcze nie. Mam mnie porwać, pamiętam. Naprawdę tego potrzebowałem. Opuść mieszkanie, ale tu na misję. Dobra. Dobra. Jutro, to w tym jest będzie jutro, co? Znaczy, no w każdym razie będzie ostatnia misja, co? Najprawdopodobniej ostatnia misja będzie. W pełnym zgiełku. Okej, wszystko zrobiłem, więc jakby dłużej. Chociaż nie wiem, nie mam pojęcia, czy będzie koniec. Teraz co? Ale tak ze ściany wywołuje. Wygłoszenie. No to co lepszymy? Przytrzymaj kogo, by ściągnąć na ziemię owinięte po cichu siecią przeciwnika. Okej. Okay. Jeśli trzy korzystają z kamuflaża, by wyzwolić... Okej, okay, to i to. Dobra. Ale to w kolejnym odcinku nie pozwolę... Dobra. Dzwonię do Fin. To odebrała. Cześć, Spider-Manie. No. Hej, musimy pogadać. Nie, nie musimy. Spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał? Tak. Żebym mógł to naprawić. Boże, baby, łymy. W kościele Trójcy już żadnych kłamstw, obiecuję. No. Jeśli to jakiś podstęp... Dobra, będę... To jest podstęp. To jest podstęp. Nie chcę się spotkać. Dobra, kościół Trójcy. W drogę. Nie słuchaj Jamesona! Ostatnio coraz częściej cię widzę! Dobra. Ale to w kolejnym odcinku spotkamy się z Finn i w scenie Hapor i jest to nie jeżeli nie widzimy się w kolejnym kanale. Wyśle trzymajcie się ciepło i siema!